Witam was w grze Shadow of the Tomb Raider. Ja jestem Sinfire i zapraszam was na przygodę z Lara Croft. W tym momencie mamy tutaj przeciwnika, którego próbujemy się pozbyć dość krwawym sposobem. To nie jest dobry moment, żeby walić fuja. Utknąłeś w windzie? Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie, dopilnujcie perymetru! Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale odczyty są kompletnie odjechane. Okej, zerknijmy na instynkt przetrwania. Instynkt przetrwania, walka. Podświetl na czerwono przeciwników, którzy widzą się nawzajem, a pozostałych na żółto. Okej. Ma to sens. Dopilnujmy, żeby teren był zabezpieczony, kiedy przyjedzie rur. Będziemy gotowi. Nie wiem jak wy, ale ja powiem wam szczerze mówiąc, że jak Lara jest tutaj w tych krzakach, to mało co ją widać. Okej, podświetlmy sobie tutaj. Więc tak, moglibyśmy tutaj tego wroga zabić właśnie w ten sposób. Kurwa. A nie przejmuj się, naprawię to. Podpa zdecydowanie za długo. Jeśli Dominguez będzie musiał na nas czekać, zrobi się nieciekawie. Ruszam do kolejnego sektora. Przyjąłem. Co się dzieje przy bramie? Archeologi są na miejscu. Okej, przydałoby się właśnie odwrócić tutaj uwagę tych przeciwników. Cierpię tego jebanego, zacofanego kraju. Nie da się tu zbudować nic, co działa. Ej! Zbadam sprawę. Nadchodzą inspektorzy, baza? Się. Mam tu coś. Dam znać. Doming? Więc mamy jeszcze jednego. Nikogo tu nie ma. Nie jestem pewien, czy oni mnie zdążyli zauważyć, czy jeszcze nie. Ale to zostawię po prostu na... Sprawdzenie za chwilę, czy przeciwnik nas będzie widział w momencie... Apteczkę. Apteczka jako apteczka, czyli najprawdopodobniej coś, co nas leczy, tylko nie jestem pewien, czy to jest leczenie w danym momencie, czy my możemy wybrać moment. No to też gra nam raczej w późniejszym etapie podpowie o tym. Czy tu coś mamy? Nie. Muszę działać szybko. Przed nami to helikopter. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Tak, od wieków próbowali tu ustalić nasze zamiary. I cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. Tak, wieki powinny były pilnować swojego miasta. Mamy straty! Zameldują! Baza, tu dowódca oddziału Gamma. Gdzie nasze wsparcie? Muszę się dowiedzieć, co się dzieje. Aha. Nie wciskaj mi kitu. Teren zabezpieczony, ale potrzebujemy osób. Przygotować się do walki. Przyjąłem dowódcę. Posterunek to baza. Zgłoś się. Jest. Posterunek, jesteście tam? Przyjąłem. Strzelaj. Zostało nam tylko 12 strzał. Okej. Czy ktoś jeszcze tu pozostał? Chyba nie. Okej, więc musimy raczej ruszyć. Aha,
Aha, więc teraz w tym momencie mamy koktajl Mołotowa, który możemy rzucić i co się dzieje? No spoko, całkiem przydatna rzecz na pewno, ale... Na pewno tak. Co tu mamy dalej? Mamy amunicję, mamy apteczkę. Tak jak mówiłem, niedawno je wrzucili. Później przeniesiemy je głębiej do środka. Tu też coś mamy. To są materiały jakieś, chyba szmatki. Coś w tym stylu. Okay. Sami nie utrzymamy tej bramy. Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Odbiór! Widzimy cel! Krop! Atakować! Jest ten wziął się cel! Zabija naszych! Przyjąłem! Widzę cel! Więc mamy naprawdę dużą ilość... Zawsze nie ma. Okej. Błędów. Zgódź się! Widzieliśmy ich nie! Cholera, jest ich więcej. Ach, widzimy, że coś nas w tym momencie atakuje. Okay, musiałem się podleczyć, gdyż no tutaj widać krew naokoło naszego ekranu, wtedy to oznacza, że... Że tracimy zdrowia, no i... Mam nadzieję, że to już wszyscy. No i całkiem sprawnie poszło. Powiem wam, że walka jako taką w sobie jest całkiem przyjemna. To strzelanie z karabinu jest bardzo realne, tak. I elementy skradania się i przeciwnika, sposób w jaki oni zareagowali, czyli to jak podeszli do mnie, było całkiem logiczne. No zmieniłem pozycję, oni automatycznie przemieścili się, żeby być bliżej. Całkiem solidne wykonanie chyba, myślę tutaj. Mam jeszcze kilka ciał do zbadania, tutaj również coś jest. Lampa. Ale żeby wziąć lampę, chyba musimy wyrzucić to, co trzymaliśmy. To był kamień, cegła? Okej, coś takiego. W sumie razie mamy teraz lampę, więc ta lampa na pewno może nam pomóc oświetlić trochę drogę. Stój! Nie rób jej krzywdy. Lara Croft. Nasze spotkanie miało być silne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Gdzie jest skrzynia Isichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu.
Znasz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni będzie apokalipsa, śmierć słońca. Kłamiesz. Laro, czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy. Niesamowicie mocna fala, jak widzimy, ciągnie nas. Szczęście Lara tak nieźle radzi sobie w wodzie. Przecież w górę trzeba uważać na to wszystko, co jest dookoła, aby nas... Nic nie nadziało. No bo nie uderzyło właśnie w ten oto sposób. Dawaj, Lara. Gdzie tutaj powinniśmy płynąć? Ojej. Gdy mogłoby się wydawać, że udało jej się uciec, okazuje się, że nie. Czy to dopiero początek?
musimy zdążyć. Ta ściana się kruszy. O. Obrywa się wszystko, po czym stąpamy. My też prawie spadliśmy. Szczęście jakoś udało się naszej ALC znaleźć schronienie tymczasowe. Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed Trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi: idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy Trójcę. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wziąłam sztylet.
Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Hej, chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Tak jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano? Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała turbulencji. A więc powoli prawdopodobnie dochodzimy do momentu. Początku naszej gry. Ląduj. Doktor Pedro Dominguez jest archeologiem i znawcą okresu przedkolonialnego w dziejach Majów. Ojciec wspomniał o nim w notatkach więcej niż raz. Właśnie tym tropem trafiliśmy z Johna do Cozumel. Jego wykopaliska w Cozumel były jednym z ostatnich miejsc odwiedzonych przez ojca przed śmiercią. Jeśli jest jakiś związek, chcę go poznać. Myślałam, że Dominguez był tylko szefem lokalnej komórki Trójcy. Nie wyobrażałam sobie, że okaże się przywódcą Wysokiej Rady Trójcy. Okej, okay, więc trafiliśmy w marznięte oraz brudne w błocie. Trafia pomiędzy zwierzęta, komary, owady, małpy i inne takie, które jeszcze będziemy dalej spotykać w naszej przygodzie. Natomiast w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Był to mocno tragiczny odcinek, przyznaję. Zapraszam was już do kolejnego, w którym razem będziemy odkrywali kolejną historię Lary Croft. Do zobaczenia, hej!